Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami po bardzo długiej przerwie i można powiedzieć, że trochę się stresuję, bo wyszłam z sprawy mówienia. Co prawda byłam z wami cały czas na moim Instagramie i tam możecie i mogliście śledzić na bieżąco, co u mnie się dzieje. Jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego Instagrama, to koniecznie kliknijcie link w opisie i tutaj jeszcze wam wstawiam. Także osoby, które mnie obserwują na Instagramie, pewnie wiedzą, że jestem w ciąży. Tutaj jeszcze nie nagrywałam żadnego filmu właśnie o tej tematyce, ale stwierdziłam, że przyjdę do was, powrócę z rodzajem filmu, który chętnie zawsze oglądaliście na moim kanale, bo zrobiłam zakupy duże, dosyć spore zakupy w Sinsay'u i tam kupiłam też sporo rzeczy takich już na lato, trochę obszerniejszych, bo tak się składa, że całe lato będę w ciąży, co nie będzie łatwe, bo już będę miała spory ten brzuch. No i chciałam sobie kupić jakieś właśnie sukienki, t-shirty trochę większe, więc jak oglądają mnie jakieś dziewczyny, które są aktualnie w ciąży, to może was zainspiruje, będę te rzeczy też mierzyła. I tutaj mam właśnie moje całe zamówienie, także zapraszam was na taki haul zakupowy i oczywiście mile widziane wasze łapki w górę. No i dobra, mam tutaj siatkę wypełnioną rzeczami. W międzyczasie będę wam pokazywać, jak w danej rzeczy wyglądam. Będę wam również podawać ceny, bo pewnie też będziecie pytać. I linki do wszystkich produktów, które pokazuję, postaram się wkleić na dole w opisie. Zamówiłam, słuchajcie, 3 sukienki. Zamówiłam t-shirty, nawet bieliznę taką już dla mam ciążową. Więc co, zacznę po prostu od tych sukienek. No i tak, pierwsza sukienka, którą zamówiłam, to jest sukienka w takim pięknym odcieniu różu. Jest to sukienka, która nazywa się na stronie sukienka Mini Baby Doll. Kosztowała 39,99. Bardzo podoba mi się ten kolor i w ogóle świetny materiał. Materiał jest taki bardzo przewiewny, idealny na ten czas letni, który się zbliża. Ja akurat będę w tej takiej bardzo zaawansowanej ciąży cały lipiec, sierpień, wrzesień, więc będzie mi ciężko, na pewno gorąco z dużym brzuchem i chciałam sobie właśnie kupić takie sukienki przewiewne i ta sukienka jest naprawdę fajna. Zobaczcie, ona jest taka bardzo obszerna, ja mam rozmiar M, a spokojnie będę mogła w niej nawet w sierpniu chodzić i jak ten brzuch będzie duży, to ona się fajnie tutaj podniesie na tych falbankach. I bardzo mi się podoba, bardzo ładnie leży, dajcie znać co sądzicie, ale mi się wydaje, że jest super. I ta kokardka z tyłu ma fajny taki, daje fajny efekt i ma swój urok. I ona z tego co pamiętam była jeszcze w kolorze czarnym, więc zastanawiam się, czy jeszcze nie zamówić sobie właśnie tego koloru czarnego. No i co, i bardzo polecam dziewczyny, mamusiom, które mają jeszcze brzuszki pociążowe i też dziewczynom, które są w ciąży właśnie na lato tą sukienkę, bo cena jest ekstra, a materiał i jakość też jest super. Więc tak, tą różową sukienkę na pewno zostawiam. Kolejna sukienka, którą zamówiłam, również nazywa się sukienka Mini Baby Doll i ona była najdroższa z całego zamówienia, słuchajcie. Wydaje mi się, że to jest spowodowane tym materiałem, bo ten materiał jest tutaj wyszywany. Te kwiatuszki, które tutaj widzicie, one są naszyte i naprawdę jest bardzo ładna. Ona na stronie na modelce wyglądała ekstra, natomiast jak ja ją przymierzyłam, no sami zobaczcie, nie jestem pewna. Nie jestem pewna, czy ją zostawić i też chciałam was zapytać o radę, jak w niej wyglądam, bo mój mąż mówi, że fajnie, ja się jakoś tak czuję grubo, nie wiem, jeszcze się zastanawiam, jak to będzie, jak ten brzuch będę miała już taki duży, czy ona będzie, wiecie, ja lubię sukienki, które delikatnie podkreślają tą talię, a ona jest po prostu taka trapezowa mocno, bardzo ładne rękawki, podoba mi się również z tyłu te sznureczki, podobają mi się, które też dodają urok tej sukience, ja mam rozmiar M, nie wiem, czy ją zostawić. Ona kosztowała 100, więc też nie mało jak na Sinsay'a. Materiał jest taki bardzo średni, można powiedzieć, że sztuczny. To nie jest ani wiskoza, ani ta bawełna taka grubsza, to jest takie cienkie coś, które się będzie pewnie pocić. Więc nie wiem, no kurczę, dajcie znać, co sądzicie. Ja ją wzięłam też w rozmiarze M, bo no już wiecie, na zapas, żeby na ten brzuch, na miejsce na brzuch spokojnie jest, dziewczyny, także sobie zobaczcie do XL, możecie nawet zamówić tą sukienkę, ale ja nie jestem pewna, także też nagrywam ten haul, żeby wam pokazać,
się i żebyście mi doradziły, czy zostawić tą sukienkę, czy odesłać. Także piszcie. Dobra, lecimy dalej z siateczki. Kolejna sukienka, której byłam naprawdę pewna, jak zamawiałam, bo ja uwielbiam len. Uwielbiam lniane rzeczy i jak w ogóle zobaczyłam w Sinsayu, że jest kolekcja lniana, to naprawdę się zachwyciłam i ona też nie była droga, słuchajcie, jak na sukienkę z lnem. Ja Wam przeczytam tutaj skład tej sukienki, zanim się Wam w niej pokażę, czekajcie, bo ja byłam w szoku w ogóle. 80% wiskoza, 20% len, więc jest to naprawdę dobry skład sukienki. Mi też zależy w ciąży, żeby po prostu te materiały były fajne na lato, żebym się nie pociła, bo w ciąży naprawdę ja się bardzo pocę w ciąży. Męczę się, pocę i to jest taki stan, że naprawdę nieporównywalny z niczym innym. Więc tak, jest to sukienka, która mi przypomina kroje Laurelli, czyli sukienka na zakładkę. Są tutaj sznureczki, ciężko mi z ręki pokazać, więc od razu pokazuję ją na sobie. Bardzo ładnie wygląda, natomiast kurczę, wydaje mi się, że jest trochę za duża na mnie, bo ja mam rozmiar L, ale nie będę jej zwracać, bo wiem, że ta tutaj część jakby spódnicowa wydaje mi się, że jest za duża, bo mi trochę wystaje jedna zakładka od drugiej. Nie wiem, czy to dobrze opisuję, pewnie nie, ale no zobaczycie, o co mi chodzi na tych przebitkach. Ale nie chcę jej zwracać, bo wiem, że ten brzuch mi jeszcze dodatkowo podniesie się w tej spódnicy, więc zostawiam. Na ten moment jest trochę za duża, w biuście jest ok. I materiał jest naprawdę przecudowny, jest tak przewiewny, więc jak będą upały, ja się naprawdę będę w niej super czuła. I kolor jest też fajny, ma z boku kieszenie, więc to też jest super i daje taki urok do sandałków, albo po prostu do konwersów jakichś, wiecie, fajnych, różowych. Super będzie to wyglądać, no i cena, dziewczyny, naprawdę jak na ten skład, 69 zł, lniane rzeczy są naprawdę drogie, a ta sukienka jest tania, jak na ten skład. I to jest rozmiar L. Nie wiem, czy mówiłam, ja sobie zakładkowe sukienki zawsze wolę większe brać ze względu na biust. Biust w ciąży się powiększa. Mi się powiększył o przynajmniej 2-3 rozmiary. Więc tak, ta sukienka na pewno zostaje ze mną. Dajcie znać, co sądzicie. Dobra, lecimy dalej. Widzę, że sukienki mamy już ogarnięte, to teraz t-shirty. T-shirty zamówiłam dwa. I tak samo jak sukienki zamówiłam troszkę duże, już te większe na taki spory brzuch i naprawdę te t-shirty są ogromne, ogromne. No i mój ulubiony wzór paseczkowy, ja uwielbiam t-shirty paseczkowe, to jest taki t-shirt, zobaczcie, on jest ogromny, a to jest tylko, słuchajcie, rozmiar M. Więc jeśli oglądają mnie dziewczyny, które nie są w ciąży, a chciałyby ten model, to zamówcie sobie rozmiar mniejszy niż macie, bo on to jest taki jakiś model, który jest naprawdę duży. Ale ja go, słuchajcie, zostawię, bo on fajnie mi będzie tutaj właśnie się podnosił na brzuch i nie będzie krótki, bo wiadomo, jak Wam brzuszek urośnie, to optycznie, no ogólnie się ta bluzeczka tak do góry podniesie. I to jest seria jakaś eko i ten t-shirt też nie był jakiś tani mega, słuchajcie, on kosztował 26 zł, ale on jest z takiej grubej bawełny, zaraz Wam powiem. A nie, skład tu jest 100% bawełna, dobra, ale wiecie co, to jest taka lepsza bawełna, bo zamówiłam jeszcze drugi t-shirt, który nie jest już taki mięciutki jak ten, więc ten jest fajny, myślę, że będzie super chłonął pot, nie będzie jakoś brzydko, wiecie, się miął, fajna naprawdę bluzeczka. I kolejny t-shirt, który zamówiłam, ja uwielbiam w ogóle białe t-shirty, bo do wszystkiego pasują, to jest taki wzór, i ja zamówiłam rozmiar M, natomiast ten model już jest mniejszy, zobaczcie, to jest M-ka, ale ta bluzka jest już mniejsza i z takim tutaj drinkiem i ona była tańsza, zaraz Wam powiem, ile ten t-shirt kosztował, a nie, droższa, 29,99, o, proszę, taka bluzeczka, więc tak. Dobra, to by było na tyle z t-shirtów, oba t-shirty fajnie leżą, zostawiam i słuchajcie, zamówiłam jeszcze bieliznę. Bieliznę, jako że wszystkie biustonosze, które miałam sprzed ciąży, są na mnie za małe. Wiecie, dziewczyny, jak to jest w ciąży, biust się powiększa, dajcie znać, czy też tak miałyście. I zamówiłam, słuchajcie, biustonosz trójkątny z serii Mama i to jest rozmiar L i dziękuję Bogu, że zamówiłam, słuchajcie, L-kę, bo
jest na styk. Naprawdę, jakbym zamówiła M-kę, a się zastanawiałam, to byłby za mały, ale słuchajcie, materiał, z którego ten stanik jest wykonany, bardzo mięciutki, bardzo fajny. Nie, tutaj jest jakaś metka maternity. Nie. I zobaczcie, on jest taki trójkątny, bardzo wygodny, bardzo fajnie się go nosi, w ogóle nie czuć. Tutaj ma z tyłu koronkę, nic nie uciska. On kosztował 29,99. Ja będę jeszcze polować na taki czarny. Ma w środku miseczkę usztywnianą, nic nie przebija. Rewelacja. Rewelacja, nie wiedziałam, że Sinsay ma tak dobre ciążową bieliznę. I z tej samej serii zamówiłam sobie majtki Hipster Mama dwupak. Czyli tak, pod kolor. W komplecie do tego biustonosza majtki, bardzo fajne, wysokie, wygodne, tutaj z boku mają koroneczkę i takie same czarne, więc jeszcze sobie muszę stanik zamówić, ten trójkątny również w kolorze czarnym i będę miała dwa komplety. Bardzo wygodne, bardzo fajne właśnie na lato, na upały. Dobra kochani, to był mój cały haul zakupowy z Sinsaya. Po długiej przerwie naprawdę miałam stres powrotu tutaj, ale myślę, że poszło sprawnie, nie było źle, także kciuszki do góry dla mnie. Oczywiście jeśli macie ochotę, subskrybujcie mój kanał, w ten sposób nie ominiecie żadnego filmu, to jest bardzo ważna, duża motywacja dla mnie, jak będzie Was tu dużo. I co? I żegnam się z Wami, do następnego filmu, trzymajcie się ciepło, pa pa!